ponad 2,5 miliona subskrybentów oraz 2,5 miliarda wyświetleń na całym kanale. Vito dominował w świecie Minecrafta z odcinkami przyciągającymi setki tysięcy widzów. Vito nie był tylko kolejnym youtuberem, był inspiracją i przyjacielem dla niezliczonej liczby fanów. Jego kanał bił rekordy popularności, a niektóre filmy osiągały ponad 5 milionów wyświetleń. Jednak nagle, rok temu nastąpił całkowity zwrot akcji, ponieważ od tamtego czasu Vito nie opublikował ani jednego filmu oraz wyłączył on możliwość komentowania na wszystkich swoich filmach. Na początku tego odcinka wyjaśnię to, co pewnie każdy z Was już wie, czyli dlaczego Vito przestał nagrywać. Ale to nie wszystko, ponieważ zaprezentuję najświeższe informacje o tym, kiedy i czy Vito planuje powrócić do tworzenia treści. Ostatnie 2 tygodnie spędziłem niczym detektyw. Przerabiałem setki filmów i przeczytałem niezliczoną ilość komentarzy. Odkryłem także ściśle tajne, stare kanały Vito, które nie mają nawet 1000 subskrypcji. Wszystko po to, aby dowiedzieć się, co się z nim stało. I to, co odkryłem, jest naprawdę niesamowite, a zarazem przerażające, ponieważ zdobyłem niepodważalne dowody na to, że Vito już kilka miesięcy temu chciał wrócić do nagrywania, ale coś się wydarzyło, także zostańcie do samego końca tego odcinka. Więc ten odcinek rozwieje Wam wszelkie wątpliwości. Oraz chciałbym tutaj dodać, że wszystkie informacje znalazłem sam, więc w tym odcinku znajdziecie naprawdę dużą ilość ekskluzywnych informacji, które nie ma nigdzie indziej, nawet w całym internecie. Więc prosiłbym Was, żebyście zostali do końca. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy jeszcze przed samym odejściem Vito Minecraft, ponieważ zauważył on, że jeżeli doda miniaturkę, która oddziałuje na ludzką wyobraźnię, to ludzie o wiele chętnie klikają w tą miniaturkę. Bardzo szybko to samo stało się z tytułami filmów oraz ich zawartością. Te filmy były przeseksualizowane i zobaczcie sobie, jak one wyglądały. Czy się rozbierzesz teraz? To słuchajcie, będzie najlepsze. No Bella, musisz powiedzieć coś. Tak. Bum, bum! Wow, Belka! No nieźle, ale widzę, nogi ogoliłaś. No daj! Dobra, mam to nagrane teraz, widzowie. Sam temat Vito i jego kontrowersyjnych treści został na samym początku poruszony na Twitterze, a następnie został podłapany przez najróżniejsze kanały komentarzy. Później tylko powstawały jakieś artykuły na temat tej sprawy, a sam Vito został naprawdę zmieszany z błotem za to, że seksualizuje content dla dzieci. Z początku Vito przyjął naprawdę tragiczną linię obrony, ponieważ twierdził on, że to widzowie sobie coś wymyślają, a filmy są całkowicie normalne. Vito zrobił chyba najgorszą rzecz, jaką mógł w tym momencie, czyli napisał widzom, aby się ogarnęli i że powinni mieć więcej dystansu do siebie. Vito w pewnym momencie zrozumiał, że popełnił błąd i to widzowie mają rację, a nie on. Dlatego na swojej karcie społeczności wrzucił posta, w którym za wszystko przeprasza, ale według mnie ten post jest nieco sztuczny i wygląda, jakby był napisany przez sztab PR-ów i jest pisany naprawdę takim oficjalnym językiem. Z tego postu dowiadujemy się, że Vito przeprasza za wszystko i wyłącza komentarze na całym kanale. Z kanału Vito w tamtym czasie zniknęło także kilkaset filmów, które miały ponad 200 milionów wyświetleń łącznie. Po tym jak Vito zniknął, popularność zaczął zyskiwać jeden z filmików, który został nagrany rok przed tym, zanim Vito zniknął, o nazwie Vito Minecraft nie żyje. I na samym początku autor tego filmiku zrobił błąd i napisał Vito przez W. Oczywiście cały film był fejkiem, a Vito żyje aż do dzisiaj. I to, co powiedziałem od samego początku odcinka, jest tylko naprawdę krótkim podsumowaniem, dlaczego Vito odszedł z YouTube'a. Ale jeżeli ktoś chciałby obejrzeć bardziej rozbudowane wyjaśnienie, to polecam te filmy. W dalszej części naszej historii widzowie, jak i niektóre kanały komentarzy odkryły kanał Nubcio, który bardzo przypominał kanał Vito pod względem stylu prowadzenia, ponieważ występowały w nim dwie osoby. Także głos prowadzącego, czyli Nubcia, był naprawdę podobny do głosu Vito. W dzisiejszym odcinku zagram z myślą w Bedwars. Sęk w tym, że ona kompletnie nie będzie wiedzieć o tym, że zamierzam ją prankować na przeróżne sposoby. Jeden z użytkowników pod filmem Nubcia napisał kilka dowodów, dlaczego Nubcio to Vito, a na to Nubcio odpisał, kto to Virto. Tym samym sugerując, że nie wie, kto to jest nawet Vito. I mimo, że Vito przestał nagrywać i całkowicie usunął się z internetu, tak jego żona, czyli Bella, cały czas publikuje nowe materiały i nawet czasami odpisuje na niektóre komentarze. Ponad 2 tygodnie temu Bella na swój główny kanał wrzuciła film z Robloxa o nazwie Szpieguje Rankowiczów ze Snapchata, gdzie jeden z widzów napisał jej: Hejo Bella, znasz kanał Jestem Nubcio? Bo tam nagrywa Vito, a Misia to ty.
Bella odpisała, no tak, oczywiście i takie uśmieszki. Był to sarkazm. I w następnym komentarzu dokładniej to sprecyzowała. I na pewno bym się tak nie nazywała, bo źle mi się kojarzy. Później przyszedł materiał o nazwie Nowe meble w najnowszym dodatku, gdzie jeden z widzów napisał, fani Vita myślą, że Nupcio to Vito, na co Bella odpisała, nie, to nieprawda, szkoda, że autor tych filmów sam nie dementuje tych plotek. I widzowie, prosiłbym was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcję, ponieważ pod tym samym filmem musiałem przejrzeć prawie 500 komentarzy, żeby znaleźć ten jedyny komentarz Belli. Na pewno Bella musiała być bardzo zdziwiona, ponieważ jeden dzień po opublikowaniu tego właśnie komentarza Nupcio wypuścił film o nazwie Czy jestem Vito? W tym filmie Nubek powiedział, że zauważył wzrost komentarzy i teorii sugerujących, że jego kanał jest powiązany z youtuberem Vito, który zaginął. Po analizie i próbach odwrócenia tych spekulacji, twórca postanowił skonfrontować te wszystkie teorie w jednym filmie, wyjaśniając ostatecznie, że nie jest Vito, więc wszystkie te kanały, które mówiły, że Nupcio to Vito, nie miały racji. I w tym właśnie miejscu urwał mi się trop, gdy robiłem research do odcinka, co się stało z Vito. Nie mogłem znaleźć więcej informacji, dlatego postanowiłem zrobić własne śledztwo. Zacząłem od sprawdzenia, czy Vito nie publikuje swoich treści pod jakąś przykrywką, tak aby widzowie nie wiedzieli, że to on je publikuje. W internecie krążyły różne plotki, że Vito jest twórcą i właścicielem kanału FPS Media. Ten kanał jest tak mały, że nawet jeżeli wpiszecie sobie jego nazwę w wyszukiwarkę YouTube'a, to nie pokaże się wam. Na jednym z filmów sprzed 10 lat Vito pokazuje, jak tworzy awatar dla innego YouTubera. Sam film nie ma nawet 400 wyświetleń, natomiast znalazłem film sprzed 9 lat, gdzie faktycznie jest pokazana twarz Vito. I tutaj właśnie trafiłem na ślepą uliczkę, ponieważ po przeczytaniu opisu tego kanału możemy się dowiedzieć, że ten kanał nie należy do youtubera Vito. I tak samo ten kanał jest opuszczony od 2 lat, więc nawet jeżeli byłby to kanał Vito, nic by nam to nie dało. Następny kanał, jaki znalazłem, który na pewno należał do Vito, to Vito Spot. Ten kanał ma tylko 56 subskrypcji, ale po opisie możemy zauważyć, że na 99% jest to Vito. Tutaj mój trop też się urywa, ponieważ wszystkie filmy na tym kanale zostały usunięte. No i też link do tego kanału, Vito Spot, znajdował się na jednym z filmów na kanale FPS Media. Tak naprawdę to zmarnowałem tylko swój czas. Wszystkie moje tropy okazały się być ślepą uliczką. Vito nie próbował wrócić na żaden ze swoich kanałów, ani ich nie edytował. Dlatego w dalszej części śledztwa skupiłem się na kanale Bella Vlog. Ten kanał szczególnie przykuł moją uwagę, ponieważ Bella dzieli się tam nieco bardziej prywatnymi informacjami niż na swoim głównym kanale. Obejrzałem wszystkie odcinki, jakie Bella opublikowała od momentu zaginięcia Vito. W większości w nich nie jest on nawet wspomniany. Ale należy tutaj zwrócić uwagę na 3 specjalne odcinki. Fanarty część pierwsza, fanarty część druga i fanarty część trzecia oraz film Halloween Vito and Bella House i wasze fanarty. W tych odcinkach Bella dostaje różne prezenty, fanarty, listy czy nawet pytania, które omawia i pokazuje na swoich odcinkach. Problem pojawia się taki, że niektóre fanarty i listy skierowane do Belli są naprawdę stare, a na niektóre pytania Bella naprawdę nie chce odpowiadać, szczególnie na te, które są związane z Vito. Przez te 4 odcinki, czyli łączne 3 godziny, kiedy pojawia się temat Vito, a widzowie, uwierzcie, bardzo często poruszają ten temat, Bella ignoruje temat albo pomija pytanie. Na przykład w tym 4 filmie halloweenowym w 17 minucie i 20 sekundzie widz mówi, szkoda, że Vito nie nagrywa, a Bella w ogóle się do tego nie odnosi i w filmie następuje cięcie. Dole, to nie będę wam pokazywać, ale jest kolejny taki pumpkin i ona wlazła do tego kartonu. Hej Bella, mam na imię Paulina, bardzo cię lubię oglądać, tylko szkoda, że nie nagrywa Vito, bardzo was uwielbiam oglądać, ale nie wiem jak z tobą zagrać w Roblox. No i dużo słuchajcie, tak jak wam powiedziałam. Teraz tak, tu jest taka fajna... Ogólnie w tych wszystkich filmach na kanale Bella Vlog, gdy pojawia się temat Vito, to po prostu temat jest pomijany. Nawet gdy pojawiają się jakieś fanarty, na których jest tylko i wyłącznie Vito, to nie ma komentarza ze strony Belli. Tutaj mam, słuchajcie, jeszcze długopisik. No i ostatnia taka praca. Zobaczmy. Halloween i Vito rządzi.
W tej dużej torbie, słuchajcie, było bardzo... Ale myślę, że jeżeli taka jest wola Vito, aby Bella nie mówiła nic o jego życiu prywatnym, to niech tak pozostanie. Obejrzałem te wszystkie odcinki z fanartami nawet dwa razy i dowiedziałem się, że na pewno z tych odcinków nie dowiemy się, czy Vito wróci i na pewno nie dowiemy się, kiedy Vito wróci. No bo zobaczcie sobie, jak reaguje Bella, kiedy widzi kilka fanartów, gdzie jest narysowany Vito. To jest tak, Bella i Vito, ale pięknie kolorowe. Tu jest Vito i Hector. Tu jest Bella i Phoebe. Już zastąpiła Phoebe Pysię. Tutaj jest Vito. Tutaj jest Bella. Tutaj jesteśmy wszyscy. Zobaczcie. I też jesteśmy wszyscy, ale w wersji dużej. Okej, w tej teczce już nic nie ma. Ale lecimy dalej. Przejrzałem także wszystkie komentarze z tych wszystkich filmów i okazało się, że Bella prawie w ogóle na swoim kanale Bella Vlog nie daje serduszek, a tym bardziej nie odpowiada swoim widzom. I teraz dochodzimy do części, w której wszystko się wyjaśniło, ponieważ zajrzałem na kanał Kitty Bella i przejrzałem dziesiątki, a może nawet i setki filmów od momentu, w którym Vito zniknął na kanale Belli. A oto co odkryłem. Na kanale Belli są odcinki, gdzie w ogóle żaden komentarz nie ma ani jednego serduszka, ani w ogóle Bella nie odpowiedziała na ani jeden komentarz. Ale są też odcinki, w których to właśnie wszystko jest na odwrót, gdzie Bella daje setki serduszek i odpowiada na większość pytań w komentarzach. Na przykład zobaczcie sobie, jedna widzka napisała komentarz: dziękuję za zbudowanie dzieciństwa, ty i Vito. PS, co się dzieje z Vito? Na to niestety Bella nie odpowiedziała, ale dodała serduszko. Czyli na pewno czytała ten komentarz, ale nie może nic więcej powiedzieć. Albo na przykład zobaczcie sobie na ten komentarz. Ekstra film. Chciałabym, żeby odnalazł się Vito. Na to Bella też dodała serduszko, ale także nie odpowiedziała. Oprócz tego na kanale Belli znajduje się niezliczona ilość komentarzy, gdzie widzowie pytają, co się stało z Vito, i te komentarze zostają bez jakiejkolwiek odpowiedzi, nie mówiąc już nawet o serduszku. I właśnie w tym momencie zorientowałem się, że jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się Vito i czy kiedykolwiek wróci, jest przejrzenie wszystkich komentarzy na kanale Kitty Bella. Zabrałem się do pracy, która zajęła mi naprawdę bardzo dużo czasu, ponieważ postanowiłem, że przeszukam wszystkie komentarze ze wszystkich filmów od momentu, w którym Vito zniknął, i to, co znalazłem, naprawdę było wstrząsające. Spośród setek filmów zauważyłem, że Bella nie odpisała na ani jeden komentarz pod większością swoich filmów. Natomiast zdarzały się takie filmy, pod którymi Bella odpowiadała nawet na kilkanaście lub kilkadziesiąt komentarzy. W sumie zebrałem kilkaset komentarzy i podzieliłem je na trzy grupy. Pierwszą z nich nazwałem śmieci, ponieważ ta część komentarzy jest całkowicie bezużyteczna, jeżeli chodzi o nasze śledztwo. To są komentarze typu: dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdro, do zobaczenia. Takie komentarze nic nie wnoszą do naszego śledztwa. Natomiast następna grupa jest już bardziej ciekawa. Nazwałem ją: czy Nubek to Vito? I w tej grupie znajdują się tylko i wyłącznie dwa komentarze, które zobaczyliście już na samym początku tego odcinka. Tymi komentarzami Bella udowadnia, że Nubek to nie jest Vito. I w tym momencie przechodzimy do trzeciej grupy, którą nazwałem: czy Vito wróci? I w tej grupie znajduje się aż 5 komentarzy, więc teraz opowiem wam, jak własnoręcznie udało mi się znaleźć pierwszy komentarz. Pod koniec tego śledztwa wydawało mi się, że ten odcinek nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ tak naprawdę do tej pory nic nie odkryłem. I to się zmieniło w jednym momencie, kiedy znalazłem jeden film Belli sprzed aż 7 miesięcy. Film ma tylko 18 tysięcy wyświetleń i ma nazwę Mam wiadomość od Xoxo. Właściwie w tym filmie nie dzieje się nic spektakularnego i po obejrzeniu tego filmu nadal nie wiemy, czy Vito wróci. Ale ten film zawiera 183 komentarze. I na samym dole, dosłownie na samym dole, znalazłem jeden komentarz od Adama, który napisał: będziecie kiedyś jeszcze nagrywać we dwójkę z Vitem jak kiedyś? Adam na samym końcu tego komentarza dodał jeszcze takie smutne buźki. A co odpisała Bella? Bella odpisała si, i dla tych, którzy nie rozumieją, si to znaczy tak z języka hiszpańskiego. Oraz Bella na samym końcu swojej odpowiedzi dodała taką buźkę mrugającego oka, czyli że coś jest na rzeczy. I ten sam jeden komentarz zainspirował mnie do dalszych poszukiwań. I dosłownie kilka minut temu, przed nagrywaniem dźwięku do tego odcinka, odkryłem coś znacznie więcej, czyli pozostałe 4 komentarze. Znajdują się one na filmie, który ma 27 tysięcy wyświetleń, został opublikowany 8 miesięcy temu i nosi nazwę Xoxo jest w naszej wiosce.
I w tym odcinku Bella udaje, że szuka Vito w Minecraft, ale ludzie, którzy pytają w komentarzach, czy Vito wróci, mają na myśli, czy Vito wróci na swój prawdziwy kanał, a czy nie Bella znajdzie go w Minecrafcie. I ten film był naprawdę prawdziwą bombą informacji, jeżeli chodzi o to, co się stało z Vito. Co prawda ten odcinek jest bardzo stary, ale nic świeższego nie udało mi się znaleźć, przynajmniej jeżeli chodzi o ten odcinek. Jedna widzka pisze, mam nadzieję, że Vito niedługo się znajdzie, na co Bella odpisuje, czuję, że się uda. Agnieszka pisze, mam nadzieję, że Vito niedługo wróci. Bella, tak czuję. Kiedy Vito wróci? Wydaje mi się, że coraz bliżej. Jedna z widzek napisała, ja mam dosyć, że nie ma Vita, bo od razu nikt go nie uratuje, tylko będę chyba musiała z rok czekać. Na co Bella odpisuje, nie, i serduszko, gwarantuję ci, że już coraz bliżej. Według mnie Vito miał bardzo poważne plany, jeżeli chodzi o powrót do swojego YouTube'a. I Bella musiała wiedzieć, że Vito już niedługo wróci, ponieważ inaczej nie pisałaby tylu komentarzy, które wszystkie jednogłośnie mogłyby potwierdzić, że Vito planuje wrócić na swój kanał. Niestety coś złego musiało się stać niecałe pół roku temu, że Vito tak drastycznie zmienił swoją postawę i teraz tak bardzo Bella pilnuje się, aby mieć ją za zębami i nie powiedzieć nic, co dotyczy Vito. A więc co takiego się stało? Mam już na ten temat przygotowaną osobną teorię, którą być może przedstawię w jakimś następnym odcinku. I widzowie, jeżeli podobał się wam ten odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Jeżeli będzie tutaj bardzo dużo łapek w górę, to nagram kolejną część tego samego odcinka, którego teraz oglądacie. Tylko w następnym odcinku przedstawię dwa razy więcej informacji, co się mogło stać z Vito Minecraft i przedstawię wam swoją własną teorię, co się może teraz z nim dziać. No, także hejo!